Możemy znać, że jestem pierwszy raz tutaj, w tym wspaniałym miejscu, a słyszałem tyle dobrego zachwytu ze strony biskupów niemieckich, zwłaszcza Karla Meissnera. Oni tu ciągle przybywają, a biskup krakowski dopiero dzisiaj. Mam większe prawo bycia tutaj, bo jestem metropolitą tej ziemi. Także jestem u siebie. I może to jest decyzja tarnowska. Jestem się od biskupów władził, z którymi jeszcze dawno byliśmy kameradami biskupów od tarnowskiego, jak krakowskiego. Dzisiaj jesteśmy jako biskupi tutaj. Więc decyzja tarnowska jest pozdrawiam obecnego biskupa tarnowskiego. Ale on wie dobrze, że arcybiskup krakowski jest u siebie, bo to jest ta metropolia krakowska, która rozciąga się na całą diecezję tarnowską. Więc witam i pozdrawiam. Witam, bo jestem tutaj trochę gospodarzem, więc gospodarzem jako metropolita. Witam i pozdrawiam wszystkich obecnych, wszystkich pielgrzymów. Szczególnie waszego proboszcza, kustosza. On przyjeżdżał. Do Krakowa przyjeżdżał, zapraszał, nawet chciał, wiem, że kupić. On przywoził różne dary, zawsze nigdy nie przyjeżdżał złymi rękami. To wędliny, to ciasto. No dobry człowiek. Więc za to mu dziękuję, a dzisiaj w sposób szczególny, żeby zaprosił na to miejsce, na ten odpust. Pozdrawiam wszystkich kapłanów tutaj zgromadzonych, parlamentarzystów, wszystkich, którzy zechcieli być z nami, modlić się razem na tym wzgórzu. Dziękuję za zapewnienie modlitwy w intencji światowej młodzieży. Oczywiście wszyscy będziemy gospodarzami tych dni. Mam nadzieję, że i wy otworzycie nie tylko parafię, ale wasze domy, ale nade wszystko serce, aby przyjąć młodzież z całego świata. A teraz jeszcze bardziej będę mówił wszystkim, idźcie do Pasierca. Zobaczcie tę ziemię, to sanktuarium, gdzie ruch pobożny. Taka jest opinia całej diecezji tarnowskiej, która wydaje tyle powołań kapłańskich i praktykuje. Uwierzyła na serio i stara się w swoim życiu iść za Chrystusem, za Jego krzyżem. Razem z Matką na Świętą, tutaj w sposób szczególny czcicie. W tym duchu równocześnie łączy się modlitwie we Przyświętej za waszą parafię, za waszą diecezję, nie zapominając o całej metropolii, czyli o diecezji krakowskiej. Rozpoczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, przygotujmy się dobrze na spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym. Prośmy Pana o miłosierdzie, zwłaszcza w tym czasie, kiedy oczekujemy roku miłosierdzia, a także Światowych Dni, które mają to samo hasło. Bądźcie miłosierdzi, to miłosierdzia dostąpić. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Witam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą mową świętym zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed uwagą Najświętszą Marię zawsze dziwiczę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.